Dzisiaj przygotujemy sobie takie rolatki z pastą jajeczną. Wszystkie składniki podane są w opisie. Zaczynamy od rozgniecenia ugotowanych jajek. Suszone pomidory kroimy w kostkę. A szczypiorek siekamy. I dodajemy do jajek 2 łyżki majonezu i 2 łyżki musztardy. I całość musimy teraz wymieszać. Odkrajamy sobie kawałek sałaty, a paprykę kroimy w cienkie paski. Teraz na placek układamy pastę, którą przed chwilą przygotowaliśmy. Następnie rozkładamy sałatę. A na środek dajemy pokrojoną paprykę. I całość zawijamy w rulon. I kroimy na mniejsze porcje po około 2 cm. Tak wyglądają po przekrojeniu, a po więcej filmów zapraszam Was na mój kanał. Dziękuję i smacznego.